No dobra, moi kochani, rozpoczynamy temat związany z AVT300B. Tak jak obiecałem, po osiągnięciu 1000 subskrypcji rozpoczynamy krok po kroku budowę wzmacniacza opartego na płytce i na kicie oferowanym przez AVT. W tym celu najprościej będzie wpisać AVT300B. W jednym z live już pokazałem wam, że płytka do mnie dotarła. Klikamy sobie na pierwsze, 75 zł, produkt jest dostępny. Jest tu kilka zdjęć pokazanych, jak został ten wzmacniacz zbudowany przez pana Tytusia. Polecam również jego książkę w temacie wzmacniaczy lampowych. No dobrze, tak wyglądają płytki. I tak wygląda gotowy, złożony, złożony wzmacniacz. Tu mamy Electro Harmonixy 607 i Full Muziki 300B. Zmontowana płytka przedwzmacniacza, zmontowana płytka zasilacza, płytka RK i samo PCB. Dobra. Ale do tego wszystkiego to już wam pokazałem. Tu jest PDF do ściągnięcia, dokumentacja. Nawet jakieś transformatory głośnikowe są. Dobra. Tak wygląda to, jeżeli chodzi o AVT, gdzie możecie to kupić. Ja w poprzednim filmie, z racji tego, że nie był dostępny w sklepie AVT, kupiłem w sklepie lampy Elektrum, gdzie kupić części do wzmacniacza. Ja polecam sklep Afton i tu dziś spróbujemy kupić obudowę. Fajnie by było, gdyby szerokość tego wzmacniacza była około 30 cm. No, tu mamy 600, tu mamy 45, ale produkt jest niedostępny. 600, 45, 500, czyli ma 50 cm. A zobaczmy, jak on jest. Jak on jest? Głębokość 170. Przydałoby się 200, szczerze mówiąc. 50 to trochę za dużo. O, ten by był najlepszy, ale niedostępny niestety. 250 niedostępny, 400 niedostępny, 350 też niedostępny. Słabo coś z tą dostępnością. No dobra, tak widzicie, tutaj nic innego właściwie nie ma. Można tylko kupić tą. Długość 50, głębokość 65. Taka jest kwota z przesyłką, czyli mamy 137,90. No dobra, szanowni, to tyle. Krótki update do tematu 300B AVT.